No cześć serduszka. Teraz wam opowiem o ciemnej energii wysokości. Jeżeli nie ma czegoś takiego jak ciemna energia, jest tylko siła grawitacyjna działająca w drugą stronę wysokości, bo ciało A i A się odpychają. C i C się odpychają. Jak jest kwadrat wysokości, atom to jest kwadrat wysokości, kwadrat. I wysokości ma boki wysokości. Tak jak komórka ma swoje boki wysokości i płaską stronę ma komórka i boki ma komórka, to po bokach wysokości jest A, B, C, D wysokości. Boki, a te komórki są A, B, C, D. I atom tak samo jest to kwadrat, który ma boki A, B, C, D i wysokości płaską stronę. Tak to wygląda w atomie. I strony C, C się odpychają, a C się przyciągają. Wiecie? Czyli tak jak namalowałem tutaj wysokości. Jest kostka, to jest atom wysokości i ma A, B, C, D stronę. No i wysokości dwa słońca są od strony CC, więc się odpychają. To tak w przybliżeniu, wiecie? Namalowałem tutaj, jak są dwa słońca, bo one rzeczywiście składają się z takich łuków. Z takich łuków się składają wysokości powierzchnia, całe słońce się z takich łuków składa. Z takich atomów. Tu jest jeden na drugim atom przesunięty tylko. Jeden na drugim atom przesunięty. Płaszczyźnie przesunięty i następny też jest przesunięty. Także z tej strony, wystąpi każda strona ABCD. Z tej strony wystąpi każda strona ABCD i jak jest z tej strony wysunie każda strona ABCD, to stworzy taki łańcuszek wysokości 360 atomów, taki łańcuszek, który się obraca w tej osi wysokości, dookoła wysokości i przyjemności wysokości, taki łańcuszek wysokości wystąpi i nic nie jest wyciągnięte wysokości. Żadne, bo słońce świeci od protonu, to tutaj proton jest wyciągnięty. O tak, tu proton jest wyciągnięty i w drugim słońcu też proton jest wyciągnięty i to już jest siła wystarczająca, odpychająca, równo większa wysokości niż siła tych wszystkich łańcuszków. Jakby było nic nie wyciągnięte, to słońce stoi w miejscu. To słońce stoi w miejscu, nie przyciąga się, nie odpycha się, tylko stoi w miejscu. Tylko słońce stoi w miejscu, wiecie? Słońce stoi w miejscu. Nie odpycha się, ani się nie przyciągają słońca. Stoją w miejscu. Bo wszystkie ABC się równoważą siły. Stoi w miejscu. Tylko tyle wysokości, ile może niekoniecznie może w miejscu. No ale stoi w miejscu. Możliwe, że tam trochę cię odpycha wysokości, że trochę cię. Nie. Tu jak jest wszystko niewyciągnięte, to stoi w miejscu. Jest to, stoi w miejscu. A jak wyciągnę proton jeden, tak jak tutaj są te atomy wysokości, te wszystkie szpice wysokości, obrócone wysokości, tutaj ten szpic też się znajdzie z tej strony, obrócone wysokości, wysokości wszystkie. I tu proton wyciągłem, wyciągłem proton wysokości, tu wyciągłem proton. Tak jak jest wyciągnięty proton wysokości, to jest już większa siła wysokości odpychowa. W drugim słońcu też jest proton wyciągnięty, to te dwa słońca się odpychają. Z pewną wielkością się odpychają wysokości. Nie tak szybko, ale się odpychają. No, buźka, buźka. Także dwa słońca się odpychają, dlatego się dwa słońca odpychają, bo są tych samych protonów wysokości, bo słońce świeci od protonu, bo zielona trawa jest wysokości do oddziaływania do słońca i zieleń wyłoniona, a nie pomarańcz, bo tak by się inaczej atomy w sile grawitacji słońca inaczej atomy by się układały, na pomarańcz by się układały, a tak jest wysokości proton wyciągnięty. No i zieleń się wyłania. No tak to wygląda. No, buźka, to na tyle. To już wiecie wysokości, że słońce nie ma ciemnej energii wysokości, jest tylko wysokości słońca są wysokości od protonów. Od protonów wysokości i się odpychają. Może być wysokości proton wysokości i elektron, też się odpychają. Proton i elektron też się odpychają. Ale wysokości elektron wysokości a znowu elektron od a strony A i elektron od strony C się, na przykład elektron od strony A i w stronę C się przyciągają. No, tak to wygląda. Proton od A i C się przyciągają. No, buźka, buźka. No to na tyle. No to taki, myślę, ciekawy filmik. Jak Cię interesuje, bo są moje filmiki, zasubskrybuj kanał mój. Tu masz na moim kanale, jak działa napęd do UFO, darmowe energie, neurologiczne wprawa, wysokości psychiatryczne wprawa.
No, to sobie możesz obejrzeć, bo i fizyczne prawa, i biologiczne. No to sobie dużo, dużo, dużo ciechowostek jest. Jest też i neurologia, a nie o śmierci, neurologia wynagradzania ciała, dobra i kary, czyli kto na co i za co umrze lub żył będzie. No, Buźka, to sobie pooglądaj, zasubskrybuj sobie mój kanał. No, Buźka.